Wujek, samo zło się w końcu upolowałem. Widać, że jesteś dzisiaj naładowany i rozluźniony całkowicie. No tak, trening medialny i ważenie to jest akurat ta część tego całego show biznesowego ustrojstwa, która mi sprawia jakby najmniej... Ale słuchaj, ja nie wiem, czy ja ci powinienem dawać wywiad. Ty ostatnio powiedziałeś, że nie mam szans. Ja to potem myślałem w nocy o tym, no a może... No nie żartuj. Nie mam szans. Nie, no żartuję. Ja też żartowałem. Słuchaj, widać było, że Aram się spiął dzisiaj. Ale nie wiem, czy ten, ale strasznie, strasznie ciężko był jakoś taki spięty. Widziałeś to? Widziałem to, tak. Widzę, że wiesz, on też chyba nie czuje się dobrze przy kamerach i wiesz, jakby na scenie przyrapując się dobrze czuje, ale tutaj gdzieś jako... Nie wiem, zresztą ta ostatnia seria jego wywiadów nie była specjalnie tak jakoś dobrze odebrana, więc może dzisiaj tutaj taki był trochę, już nie chciał się, nie wiem, tak mi się wydaje, że właśnie był taki spięty, chyba też nie udzielał wywiadów, zawinął się szybko, nie ma go. No zobaczymy jutro, bo to wszystko dopiero jutro zejdzie, to ciśnienie, ale widzę, że na tobie w ogóle nie ma ciśnienia. Słuchaj, no jest, ja wiesz, jest te ciśnienie, ja po prostu dobrze robię. Rozładowujesz je w ten sposób. Tak, dobra mina do złej gry. Ja wiem też, jak walczy się ze stresem, bo przecież kiedyś wielokrotnie miałem sytuacje stresujące, wiem jak go rozładować. Wiem już, znam siebie, jestem dobrym specjalistą od siebie. Oczywiście nie znałem swoich możliwości jako fightera, wiesz, dopiero się dowiedziałem, jak długo to mogło być 2 minuty, jak ciężkie mogą być ręce przy trzymaniu, jak to wszystko jest, kurczę, trudno zsynchronizować, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że mogę oddychać taką atmosferą, że mogę tutaj z tymi zawodnikami sobie przybić piątkę, oni mi dają jakieś rady, trochę sobie żartują ze mnie też niektórzy, no ale ja to też sobie trochę z nich żartuję, wiesz, jest bardzo fajnie, cieszę się, że tutaj trafiłem, no to jest świetna przygoda. No ja ci powiem, że jeśli jesteś tak rozluźniony jak dzisiaj i jutro wyjdziesz, powiedzmy, w takim nastroju, to powiedziałbym, te szanse u mnie naprawdę rosną w tej chwili, bo no, znam nastrój, wiem jak fajterzy podchodzą, wiem oczywiście, że każdy może gdzieś tam kulić się w kącie, ale wychodzi do oktagonu i jest bogiem wojny, tak? Natomiast ty jesteś sobą, tak? No tak, ja muszę pamiętać, żeby oddychać, żeby brodę nisko trzymać, żeby ręka przednia moja pracowała i wracała dobrze, żeby chronić, kurczę, się. No i tyle, no zobaczymy, bo to też tak może być, wiesz, że jest ułożony game plan, że mam coś robić, coś takiego, a potem wejdę do tej klatki i możliwe, że wszystko zapomnę, ręce się zrobią ciężkie jak z ołowiu i opuszczę je i będę biegał o tak, wiesz. No jeden backfist i może być po wszystkim, ty go wykonasz czy on? Ale słuchaj, mówiłeś podobno, że backfisty są niemęskie. Znaczy wiesz, powiedziałem, że w boksie to się raczej nie stosuje tego. Nie wolno. Nie wolno, więc jeżeli zrobi, no to będzie miał upomnienie, to nie zrobi drugiego i wtedy... No cóż, czekam jutro na walkę, fajne ważenie, fajnie, no można powiedzieć, że dzisiaj dałeś show, kolejny raz zresztą, nie pierwszy i nie ostatni. To ważenie się dzięki tobie chyba też zapamięta bardzo dobrze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, chciałbym promować sport w pozytywny sposób. Elo. Dziękuję, Maciej Ignatowski, dziękuję bardzo. Dziękuję również, cześć. I powodzenia.